pytania, zastanowienie się nad takim pytaniem, po co czytać teksty starych, dawnych filozofów? No, można takim najbardziej popularnym odpowiedzią prawdopodobnie byłoby to, że wszyscy zajmują się i w przeszłości, i obecnie w gruncie rzeczy tymi samymi problemami i dlatego warto jest po prostu poznać poglądy na te problemy filozoficzne, poglądy filozofów ze starożytności. To, co powiem, to jest właśnie sprzeczne z takim właśnie podejściem. Zanim przejdę do samej etyki nikomachejskiej, jako wprowadzenie, czy może anegdotę, streszczę opowiadanie argentyńskiego pisarza Jorge Luisa Borgesa. Nie wiem, czy Państwo o nim słyszeli. On był modny w czasach tak, właśnie 70. mojej młodości. Pisał bardzo krótkie opowiadania, często o takim charakterze filozoficznym. I jedno z tych opowiadań pod tytułem Pierre Ménard, autor Don Quixota, jest bardzo przydatne dla czytelników tekstów filozoficznych. Zwrócił mi na to opowiadanie mój przyjaciel, a później okazało się, że to opowiadanie jest zawarte nawet w takim zbiorze człowieka, który popularyzuje filozofię w Anglii, Nigela Warburtona. Krótko streszczę to opowiadanie. Pierre Ménard jest bohater tego opowiadania. Postanowił, jako w ramach pewnego wyzwania dla siebie, napisać na nowo Don Quixota. Jest to opowiadanko trochę absurdalne, dlatego trzeba wziąć dosłownie to, co teraz powiem. Postanowił napisać to o Don Quixota tak, jakby napisał go Cervantes. Postanowił zostać Cervantesem i napisać na nowo Don Quixota dokładnie takiego samego, jak napisał Cervantes, ale napisany przez Pierre'a Ménarda. W związku z tym postanowił zapomnieć historię Europy do roku 1608, bodajże daty wydania oryginalnego Don Quixota, nauczyć się, postanowił, języka hiszpańskiego, wrócić do wiary katolickiej, nawet walczyć z Maurami, stać się z Cervantesem i napisać Don Quixota, ale uznał to, że to jest zbyt proste i postanowił napisać Don Quixota z punktu widzenia Pierre'a Ménarda, człowieka z początków XX wieku. Czyli sytuacja jest taka, że postawił sobie za zadanie napisać książkę słowo w słowo, dokładnie taką samą, jak napisał Cervantes, z tym, że treść tego dzieła miała być uwzględniać to, co się wydarzyło już nawet po śmierci Cervantesa. Wszystko to, wszystkie nurty filozoficzne i idee, które aż do początków XX wieku, ponieważ akcja opowiadania Borgesa dzieje się na początku XX wieku. Czyli w opowiadaniu
Borgesa mamy czystą sytuację. Mamy dwa identyczne dzieła, dwie identyczne książki, słowo w słowo. Z tym, że jedno jest napisane przez Cervantesa, czyli człowieka, który żył aż do początków XVII wieku. I w związku z tym wszystko, co w dziele oryginalnym Cervantesa jest to, co jest tam zawarte, odnosi się do czasów aż do początków XVII wieku. Natomiast dzieło Menarda jest dzieł, który uwzględnia wszystkie idee, które pojawiły się również po śmierci Cervantesa. Jest to dość, jak zaznaczyłem, dość absurdalne opowiadanko. Chodzi o to, że zwrócenie uwagi na to, że ten sam tekst wydaje się być możliwy do zinterpretowania w zupełnie inny sposób, niż napisał go autor. Znaczy, tu pomijam już, że opowiadanie Borgesa jest tym rzekomo drugim autorem jest sam Menard. To opowiadanie przytaczam po to, żeby zdać sobie sprawę, że większość ludzi, którzy czytają teksty z przeszłości, w gruncie rzeczy wczytuje w te teksty z przeszłości idee, które pojawiły się być może bardzo długo po śmierci ich autora. Chodzi mi w ostateczności o to, że jeżeli Państwo zaczynacie czytać Etykę Nikomachejską, to w gruncie rzeczy zaczynacie interpretować ją poprzez siatkę pojęciową właściwą ludziom z XXI wieku. I naprawdę naprawdę dużym wyzwaniem jest dotrzeć do intencji samego autora. I żeby dotrzeć do tych intencji, trzeba obrać odpowiednie metody czytania takich tekstów. Podstawową sprawą jest dotarcie do i uzmysłowienie sobie historycznego kontekstu, w jakim te dzieła zostały napisane i intelektualnego kontekstu, w jakim one zostały napisane, a także uzmysłowić sobie pytania, na które te dzieła wtedy odpowiadały. I najczęściej jest to taka sytuacja, że te dzieła odpowiadały na pytania, które nie są pytaniami, które my w XXI wieku sobie zadajemy i staramy się znaleźć odpowiedzi na te XXI-wieczne pytania w dziełach również filozofów starożytnych. Tu taka uwaga porządkowa, że bardzo dobrze by było, że jeżeli się pojawi jakieś pytanie, ktoś komuś nasunie się pytanie albo sprzeciw w stosunku do tego, co ja mówię, żeby od razu to zasygnalizować, ponieważ w innym przypadku z doświadczenia wiemy, że widownia ma tendencję do zasypiania. A każda interwencja
pobudza do myślenia. Także o, pani ma. Tak, ja mam pytanie. Zastanawiam się, czy jest możliwe odczytanie dzieła w tym kontekście, w którym ono powstało, w takim historycznym, bez znajomości języka, ponieważ tak jakby no, dzisiaj mamy takie tłumaczenie Arystotelesa, które nas rzeczywiście zatrzymują w pewnym kontekście. Natomiast czy nie znając Greki starożytnej możemy rzeczywiście odczytać tą taką właściwą interpretację etyki nikomachejskiej? To jest jak najbardziej problem. I zwłaszcza w przypadku dzieł z dalekiej przeszłości. Więc najlepiej jest czytać w oryginale, ale to się odnosi do każdego dzieła filozoficznego, nawet współczesnego. A w przypadku właśnie tekstów z języków starożytnych jest to dużo bardziej wzmocnione. Ponieważ znajomość języków greki i łaciny jest obecnie w takim zaniku, większość ludzi jest skazanych na tłumaczenia i w związku z tym odpowiedzią na ten problem jest jak największa ilość tych tłumaczeń. W Polsce wydaje się, że jest takie nastawienie, że jeżeli jakieś dzieło filozoficzne zostało przetłumaczone, to już jest to sprawa odfajkowana, mamy to dzieło i można jest studiować, ponieważ mamy to tłumaczenie. Etyka nikomachejska, istnieje tylko jedno polskie tłumaczenie etyki nikomachejskiej. Podobnie jest z państwem Platona. Też istnieje jedno tłumaczenie państwa Platona na język polski. Dla porównania podam, że na język angielski, wtedy kiedy tym się to badałem, wiadomo mi było o 23 tłumaczeniach państwa Platona i o 18 tłumaczeniach etyki nikomachejskiej. Wiem, że jeżeli chodzi o etykę nikomachejską, ukazało się od roku 2000, ukazało się już w języku angielskim, ja wiem o 4 nowych tłumaczeniach. Etyki nikomachejskiej, tak. I tutaj tak, ponieważ pani zadała to pytanie, to tak się złożyło, że właśnie przyczyną tego, że ja sam zainteresowałem się etyką nikomachejską i Arystotelesem, znaczy wszedłem tak głębiej w ten problem, ponieważ zajmując się tak zwaną etyką cnoty i tam jakieś 20 lat temu, powiem, że etyka cnoty, ci, którzy się etyką cnoty zajmują, twierdzą, że opierają się na Arystotelesie. W związku z tym tam zacząłem czytać Arystotelesa i zauważyłem, że pewne problemy rozumiem, czytając etykę nikomachejską po angielsku, natomiast nie rozumiem tych problemów, kiedy czytam etykę po polsku. I dość długo mi to zabrało czasu odkrycie, że etyka nikomachejska w polskie tłumaczenie i konkluzja etyki nikomachejskiej w polskim tłumaczeniu jest niemalże odwrotnością konkluzji oryginału. Jest to dość takie bulwersujące. Było to dość bulwersujące odkrycie dla mnie i co w gruncie rzeczy skłoniło mnie
do głębszego zainteresowania się tą etyką. Ja o tym, na czym polega to ta odwrotność konkluzji w stosunku do oryginału w polskim tłumaczeniu, powiem trochę później. Teraz powiem trochę o kontekście, w jakim powstawało dzieło Arystotelesa. Jaki był świat, w którym Arystoteles żył? Znaczy świat w sensie idei. Jak inny ten świat jest w stosunku do tego świata, w którym my żyjemy? Ja tu będę się korzystał z książki, którą właśnie w zeszłym roku została wydana, i wtedy posługiwałem się niektórymi cytatami właśnie z tej książki. Na początku tego tysiąclecia Oxford University Press wydał zbiór tekstów współczesnych naukowców, i ten zbiór tekstów otwiera tekst opowiadający o tym, jak obecnie postrzegany jest świat i my w tym świecie. Tu cytuję z tego zbioru. Stojąc na naszym mikroskopijnym fragmencie ziarnka piasku, staramy się odkryć naturę i cele wszechświata otaczającego przestrzennie i czasowo nasz dom. Nasze pierwsze wrażenie jest czymś w rodzaju przerażenia. Wszechświat przeraża nas swymi olbrzymimi, bezsensownymi odległościami, przeraża nie dającymi się pojąć długościami czasu, redukującymi historię ludzkości do okamgnienia. Przeraża nas nasza samotność i materialna znikomość naszego domu w świecie, milionowej cząstki ziarnka piasku pośród całego jego morza. Przede wszystkim jednak wszechświat przeraża nas, ponieważ wydaje się obojętny wobec takiego życia jak nasze. Być może powinniśmy raczej powiedzieć, że wydaje się rzeczywiście wrogi życiu takiemu jak nasze. W taki to wszechświat wpadliśmy, wprawdzie nie przez nieuwagę, ale przynajmniej w rezultacie czegoś, co można poprawnie opisać jako przypadek. To jest taka wizja dość nieprzyjemna naszego świata i tak jak przynajmniej niektórzy z nas się czują w nim. Drugi cytat z bestsellera, popularyzatora nauki Richarda Dawkinsa, Samolubny gen. On pisze po 30 latach w wydaniu, w przedmowie do wydania w rocznicę 30 lat pierwszego wydania. Tę książkę należałoby czytać niemal tak jak powieść fantastyczno-naukową. Jej tematem nie są jednak naukowe fantazje, lecz sama nauka. Powiedzenie, że prawda jest bardziej niezwykła niż fantazja, jest może banałem, ale całkowicie się z nim zgadzam. Jesteśmy oto maszynami przetrwania. Survival machines. Zaprogramowanymi zawczasu robotami, których zadaniem jest ochranianie samolubnych cząsteczek zwanych genami. Prawda ta wciąż napawa mnie zdumieniem i chyba nigdy nie przestanie. Podobno dość sporo ludzi, którzy czytali Samolubny gen, wpadało w depresję, ponieważ to było odbierano tą książkę jako takie pomniejszenie naszego człowieczeństwa.
bo po prostu konkluzją tej książki było to, że właściwie my jako ludzie nic nie znaczymy, jesteśmy tylko maszynami, które zostały wyprodukowane przez własne geny, żeby przedłużyć istnienie tych genów. To jest, wybrałem być może takie najbardziej skrajne przypadki patrzenia na świat i nasze miejsce i nasze życie, skrajne przedstawienia tego współcześnie. Niemniej jest coś w tym, że tak świat jest obecnie postrzegany i tak i taką bezwartościowość niejako, taka bezwartościowość jest przypisywana naszemu istnieniu. Natomiast świat Arystotelesa był zupełnie inny. Ja teraz nie twierdzę, to co mówię, nie ma na celu stwierdzenie, kto ma rację, czy rację miała Arystoteles, czy bardziej prawdziwe jest to, co my mówimy, ale o stwierdzenie tego, tych niejako dwóch modeli świata i rzeczywistości. Tak? Mam pytanie odnośnie tych cytatów. Na ile one rzeczywiście są reprezentatywne dla tego, co współczesna myśl reprezentuje? To stwierdza to pan swoim autorytetem, doświadczeniem badawczym? Czy to jest jak gdyby koncepcja robocza dla dalszej części wykładu? Znaczy, ja tutaj to przytaczam po to, żeby skontrastować stanowisko Arystotelesa z tym stanowiskiem, które bardzo często, znaczy mnie wydaje się jednak, że w gruncie rzeczy tak jest, że opinia Dawkinsa odzwierciedla to, co się współcześnie myśli, tak? Właśnie. Kompletnie nie podziela. Nie podziela pan zdania. Znaczy, oczywiście mówię o opiniach nie mogę tego twierdzić na przykład o opiniach ludzi religijnych, ponieważ jeżeli ktoś jest religijny, to takiego poglądu nie może mieć. Natomiast w środowiskach takich inteligencji liberalnej to jest. To wydaje mi się, że to rzeczywiście odzwierciedla to. Zresztą sam Dawkins jest jednym z przywódców takiego wojującego ateizmu. Ale tak jak powiedziałem, tu nie chodzi mi o to żeby stwierdzić teraz, kto ma rację, albo kto jest bliżej prawdy, ale o to, że świat Arystotelesa był światem uporządkowanym. Arystoteles uważał, że świat istnieje odwiecznie, zawsze istniał, nie został stworzony, ani nie wyewoluował. Świat istnieje od zawsze i istnieje od zawsze w tej samej postaci. Jedyne zmiany, jakie zachodzą w tym świecie, są zmianami takimi cyklicznymi, które najbardziej odzwierciedlają to ruchy nieboskłonu, zmiany pór roku, cykl rodzenia się i ginięcia istot żywych. Mimo że tego typu zmiany
zachodzą, że następują obroty sfer niebieskich, niemniej no one następują cały czas w ten sam sposób. Pory roku się cały czas od wieczności i na zawsze powtarzają w ten sam sposób. Podobnie wszystkie gatunki zwierząt istnieją od zawsze i istnieją dlatego, że istnieje ten cykl rodzenia się, rozkładu i gnięcia. Istnieje, co jeszcze istotniejsze, istnieje w świecie Arystotelesa hierarchia bytów. Byty są ułożone w to, co dawniej, później zostało nazwane łańcuchem bytów, od bytów najprostszych, którym przysługiwało najmniejsza wartość, do bytu najwyższego, czyli arystotelesowskiego Boga. I teraz człowiek zajmuje w tym świecie arystotelesowskim taką pozycję pośrednią między inteligencjami, powiedzmy, czystymi, a istotami biologicznymi, żywymi, to znaczy zwierzętami i roślinami. Arystotelesowski Bóg jest zupełnie innym Bogiem niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, do którego przyzwyczajeni są ludzie wychowani w kulturze chrześcijańskiej. Bóg Arystotelesa nie jest kompletnie zainteresowany naszym światem. On istnieje poza światem tym materialnym, jest czystym myśleniem, niemniej jednak ma wpływ jest tym, co powoduje, że świat istnieje i że istnieje zawsze w ten sam sposób, zawsze poprzez te same powtarzające się cykle. Tutaj dla etyki nikomachejskiej istotny jest właśnie ten moment Boga, który jest samym myśleniem i który jest bytem najdoskonalszym. Ponieważ dla Arystotelesa człowiek jest takim bytem złożonym, który ma dostęp do życia boskiego. I teraz zajmę się o tym, o czym jest etyka nikomachejska. Ale etykę nikomachejską tak tradycjonalnie przedstawia się jako pierwszy traktat etyczny w historii dziedziny filozoficznej nazywanej etyką. Czyli jest taka mocna sugestia, że ci filozofowie, którzy kojarzeni są z etyką, również tacy jak Kant czy John Stuart Mill, i Arystoteles, Kant, John Stuart Mill pracowali w tej, że pracowali w etyce, w tej samej, pisali traktaty dotyczące tej samej dziedziny rzeczywistości. E,
ta książka, którą napisałem, napisana jest z trochę, czy z zasadniczo innej pozycji. Mianowicie takiej, że nie istnieje zasadnicza ciągłość pomiędzy tym, czym zajmował się Arystoteles, a tym, czym zajmował się Kant. Czyli przynajmniej jeżeli to w ogóle można, żeby czytać Etykę Nikomachejską, nie spodziewając się tego, że znajdzie się w niej odpowiedzi na pytania nurtujące filozofów moralności nowożytnych i współczesnych. Etyka Nikomachejska jest odpowiedzią na pytanie, jak żyć. I nie jest to pytanie w tym sensie, że jak żyć moralnie, ale w ogóle o to, jaki jest cel życia człowieka i jakie są środki realizacji tego celu. Arystoteles pisze w Etyce Nikomachejskiej, a szczególnie wyraźnie w Polityce, która jest jak gdyby drugim tomem do Etyki Nikomachejskiej, że zastanawiając się nad tym, jak żyć, należy najpierw zastanowić się nad ostatecznym celem życia człowieka, odkryć ten cel, a potem zastanowić się nad tym, jakie środki byłyby najlepsze do realizacji tego celu. I w gruncie rzeczy to jest treścią tego traktatu. W księdze pierwszej Arystoteles właśnie robi przegląd kandydatów na najwyższy cel życia ludzkiego. Nie daje odpowiedzi na to w pierwszej księdze, daje natomiast odpowiedź na to w księdze ostatniej, dziesiątej, na samym końcu. Natomiast środek jest wypełniony analizą środków dochodzenia do tego najwyższego celu. Ten najwyższy cel, jak pisze Arystoteles, jeżeli chodzi o ten najwyższy cel, istnieje zgoda co do nazwy tego najwyższego celu. W Grece tym słowem jest, tą nazwą jest eudaimonia. Natomiast nie ma zgody do tego, na to, czym eudaimonia jest. W czytaniu tłumaczeń, i to nie tylko polskiego, ale wszystkich innych tłumaczeń na języki nowożytne, termin eudaimonia przekładany jest przez szczęście. Czyli często mówi się, że Etyka Nikomachejska jest o szczęściu człowieka. Jest to od razu tak sprowadza na czytelnika na fałszywy trop, ponieważ Arystoteles nie pisze o szczęściu w tym sensie, w jakim my rozumiemy szczęście. Niemniej jednak, jeżeli czyta się współczesne tłumaczenia, nie ma odpowiedniego terminu, który by się pokrywał z terminem eudaimonia, nie ma takiego terminu, ponieważ cały traktat jest umiejscowiony w
kompletnie innej siatce pojęciowej niż, niż ta siatka pojęciowa, w której my obecnie żyjemy. Ja podam... Przepraszam, tak? Od razu opisowo tą eudaimonię przetłumaczyć, tak jak Arystoteles. Tak, ja podam definicję. Tak jak Państwo możecie znaleźć to w polskim tłumaczeniu, ale to podobna sytuacja jest w innych tłumaczeniach. Więc dobro najwyższe jest to spełnienie swoistej człowiekowi funkcji. A teraz i ta funkcja polega na tym, że jest to działanie duszy zgodne z wymogami jej dzielności, o ile zaś istnieje więcej rodzajów tej dzielności, to zgodnie z wymogami najlepszego i najwyższego jej rodzaju. Taka jest definicja. I, to jest tekst. Tak, tak, to jest. Może podać. Znaczy to jest miejsce. No to jest w księdze pierwszej, w rozdziale siódmym, a w tej notacji Beckera to jest 1098 A16-18. Tak. Z tym, że więc jest dość, dla czytelnika współczesnego, jest to dość, który na przykład dowiedział się, że etyka nikomachejska jest o szczęściu człowieka, do odkrycie, że szczęście jest to działanie duszy zgodne z wymogami jej dzielności, o ile zaś istnieje więcej rodzajów tej dzielności, zgodnie z wymogami najlepszego i najwyższego jej rodzaju, jest dość rozczarowujące, a przede wszystkim jest kompletnie niezrozumiałe. Można by się w tą definicję wpatrywać latami i za dużo by się nie wycisnęło z tej definicji. Rzecz jest w tym, że dla etyki nikomachejskiej i w ogóle etyki Arystotelesa takimi pojęciami istotnymi są takie pojęcia jak eudaimonia, arete, psuche, ergon, telos, energeia. To tłumaczone jest jako szczęście, cnota, dusza, funkcja, cel i działanie. To jest po prostu zastąpienie słów greckich słowami polskimi, ale to za dużo nie daje, za dużo nie pomaga w zrozumieniu, o co właściwie Arystotelesowi chodzi. W tłumaczeniach etyki nikomachejskiej z konieczności, jeżeli mają to być tłumaczenia, trzeba używać pojęć z języka, na który się tłumaczy. W artykułach komentujących etykę nikomachejską obecnie autorzy najczęściej posługują się transliteracją terminów greckich, bo ostatecznie w tłumaczeniach chodzi, znaczy w tych komentarzach chodzi o to, żeby odkryć, jaki jest właściwie sens eudaimonii, jaki jest właściwie sens terminu arete, czy terminu ergon. Tu jeszcze taka uwaga, że przynajmniej w literaturze tej anglosaskiej na ten termin psuche, czyli albo psychę, mające oznaczać to, co jest tłumaczone przez duszę,
transliteracjach przyjmuje się coraz częściej, czy jako psuchę, żeby odróżnić właśnie od psychę, ponieważ psychę już się nam z czymś współcześnie kojarzy. A tu chodzi o to, żeby nie używać w artykułach czy w dyskusjach na temat sensu tych terminów, nie używać słów współczesnych, żeby je kierować poprzez te słowa i skojarzenia z tymi, jakie te słowa mają współcześnie w naszych językach, na fałszywy trop czytelnika i dyskutantów. Ja taką analizę tekstualną można prowadzić godzinami albo nawet miesiącami, dlatego ja teraz przedstawię tak jak najprościej potrafię, jaki jest właśnie cel życia ludzkiego według Arystotelesa. I jak zaskakujący jest to dla nas współcześnie, że można właśnie pisać w ten sposób o celu życia ludzkiego. Więc dla Arystotelesa ludzie są istotami żywymi, posiadają to, że są istotami żywymi, jest dzięki ich duszy. Ja będę używał teraz słów polskich, ale będę używał ich jako takich nalepek, polskich nalepek na terminy greckie Arystotelesa. Mówię o tym dlatego, żeby starać się jak najmniej kojarzyć te słowa polskie ze znaczeniami przypisanymi w naszym języku, który się tworzył na przykład w kulturze chrześcijańskiej. U Arystotelesa duszę posiadają nie tylko ludzie, ale posiadają również zwierzęta i rośliny. Wszystko, co żyje, posiada duszę, ponieważ dusza jest u Arystotelesa właśnie tym, co powoduje, że dana istota właśnie żyje i to żyje na swój sposób. Każdy gatunek u Arystotelesa ma inny rodzaj duszy, dlatego że właśnie dusza oznacza sposób życia właściwy danemu gatunkowi. W przypadku człowieka jest to, człowiek ma tego typu duszę, która umożliwia czy zmusza go do życia do zaspokajania pewnych potrzeb biologicznych, żeby żyć, człowiek musi w odpowiedni sposób podtrzymywać to swoje życie biologiczne, ale oprócz tego dusza człowieka charakteryzuje, w odróżnieniu od duszy z roślinnych i zwierzęcych, charakteryzuje się tym, że charakteryzuje ją rozumność. Rozumność jest tym, co człowiek ma wspólne z istotami wyższymi od człowieka, również z
z Bogiem arystotelesowskim. I teraz oprócz życia biologicznego, utrzymania się biologicznie przy życiu, człowiek, żeby funkcjonować jako człowiek, musi żyć w społeczeństwie, musi żyć w grupach ludzkich. Człowiek, jak pisze Arystoteles, poza społeczeństwem może żyć tylko Bóg albo bestia. Ludzie są takimi istotami, że są istotami gromadnymi. Arystoteles porównuje to do innych istot gromadnych, takich jak mrówki, pszczoły, żurawie. Takie przykłady daje Arystoteles. Żeby żyć w grupach ludzkich, żeby te grupy ludzkie mogły funkcjonować, konieczne są pewne sposoby zachowania jednostek w tych grupach. Te sposoby zachowania, które sprzyjają funkcjonowaniu ludzi w grupach ludzkich, Arystoteles nazywa cnotami ludzkimi. W etyce nikomachejskiej tam Arystoteles poświęca cnotom charakteru, czyli cnotom etycznym, ponieważ taka jest etymologia po prostu terminu etyka. Arystoteles poświęca księgi od drugiej do piątej, a cnotom intelektualnym czy dianoetycznym, jak to jest tłumaczone, właśnie transliterowane, temu poświęca księgę szóstą. Tam następne księgi poświęca na omówienie przyjaźni i przyjemności. Tak, żeby dać przykład tych cnót arystotelesowskich, to on wylicza je w etyce eudemejskiej. Łagodność, męstwo, wstyd, umiarkowanie, oburzenie, sprawiedliwość, hojność, szczerość, przyjaźń, godność, odporność, wielkoduszność, szczodrość, rozsądek. Takie wylicza cnoty w etyce eudemejskiej. To są pewne, można powiedzieć, albo sprawności ludzkiego charakteru, które umożliwiają funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie. Istnieją również tutaj rozsądek jest cechą charakteru, a jest również cechą intelektualną, ale cechą intelektualną, która ma za zadanie zadania praktyczne, rozwiązywania problemów praktycznych człowieka życia w społeczeństwie i w ogóle życia jako istoty biologicznej. Istnieje również jeszcze jedna cnota intelektualna, którą Sofia, która tłumaczona jest jako mądrość teoretyczna, jest to zdolność do aktywności takiej, jakiej oddaje się arystotelesowski Bóg. I teraz cel
życia ludzkiego eudaimonia, czy eudaimonia arystotelesowska, polega na aktywności człowieka zgodnie z cnotą najwyższego rodzaju. Cnota najwyższego rodzaju jest właśnie ta Sofia, cnota myślenie filozoficzne, które dostępne jest niewielu jednostkom w ludzkim społeczeństwie. Pozostałe jednostki są, dla pozostałych jednostek możliwe jest uczestniczenie w działaniach cnót etycznych w ramach życia politycznego wspólnoty greckiego polis, bo do tego się odnosił Arystoteles. Tu jeszcze jedna dodatkowa, także jeżeli powtórzę to definicję, działanie duszy zgodne z wymogami jej dzielności, czyli tu chodzi o to, że eudaimonią jest taka aktywność, która jest poświęcona która wynika z aktywności zgodnej z najwyższego rodzaju arete, bo pisze, o ile zaś istnieje więcej rodzajów tej dzielności, to zgodnie z wymogami najlepszego i najwyższego jej rodzaju. Czyli ostatecznie taki jest sens życia ludzkiego i taki jest najwyższy cel życia ludzkiego według Arystotelesa. W Księdze 10 właśnie on stwierdza, że ostateczny cel życia dostępny dla niewielu ludzi jest aktywność, można powiedzieć w współczesnym języku, aktywność umysłowa tego typu, która jest dostępna, znaczy dostępna człowiekowi, ale która jest właściwa Bogu. Natomiast dla większości ludzi jest to aktywność w obrębie życia politycznego we wspólnocie w greckim polis. To nie brzmi za bardzo ekscytująco, takie zdefiniowanie celu najwyższego życia ludzkiego, czy nawet jak w tłumaczeniach szczęście. Niemniej jednak oddaje jest to coś, co może się stać dla pewnych ludzi celem ich życia. Tu można, że współcześnie, w gruncie rzeczy, można to, że istnieje pewna analogia tego, o czym mówi Arystoteles, do życia ludzi, którzy żyją w świecie idei albo nauki współcześnie, czyli że powiedzmy naukowcy współcześnie mogliby być odpowiednikami tych filozofa arystotelesowskiego. Natomiast do tego drugiego stopnia eudaimonia odnosiła się do ludzi, którzy są zaangażowani w życie polityczne. Tu nie chodzi nawet o jakieś zajmowanie wysokich stanowisk politycznych, ale zajmowanie się życiem i aktywne życie we własnej społeczności. W
tu jeszcze, żeby... żeby zaznaczyć, jakiego innego świata dotyczy traktat Arystotelesa, to podam, że również ci, którzy u Arystotelesa, którzy zajmują się, którym jest dostępne eudaimonia drugiego rzędu, są w gruncie rzeczy bardzo nieliczną garstką społeczeństwa greckiego polis, ponieważ są to wolni mężczyźni, obywatele greckiego polis. Natomiast już eudaimonia nie jest dostępna dla kobiet, dzieci i niewolników. Czyli taka ogromna część społeczeństwa greckiego polis, etyka nikomańska nie dotyczyła tej ogromnej części greckiego polis. A co w tym wypadku dla kobiet? Jaka jest eudaimonia kobiet? Nie ma. Dzisiaj by przegrał Arystoteles. No tak. Bo w ogóle nie ma? Nie ma. Po prostu jeżeli, ponieważ Arystoteles nie pisze podręcznika dla każdego o tym, jak osiągnąć szczęście. Arystoteles napisał traktat o tym, jaki jest cel nie tyle poszczególnych ludzi, cel, który dostępny jest dla poszczególnych ludzi, ale cel, który jest dostępny dla gatunku ludzkiego. I dla Arystotelesa Arystoteles przyjmuje jako coś oczywistego i jako fakt życia, że ludzie są z natury nierówni. Że mimo, że zalicza niewolników do ludzi, niemniej uważa, że jest to inny rodzaj ludzi. Rodzaj, któremu najwyższy stopień spełnienia ludzkiego jest niedostępny. Taki zasadniczo niedostępny. Nie z powodów jakichś tam socjalnych, społecznych, tylko oni są niezdolni do tego. Podobnie jak do tego niezdolne są dzieci i w dużej mierze kobiety. Kobiety wolne. To taka... Także jeżeli Państwo będziecie czytali etykę nikomacheńską, czy w ogóle jakąkolwiek etykę Arystotelesa, warto sobie zdawać sprawę właśnie z tych kolosalnych różnic pomiędzy naszym światem a światem Arystotelesa. I można się zastanawiać teraz, właściwie ktoś może powiedzieć, że no, wygląda na to, że to jest że bardzo możliwe, że jest to taki traktat kompletnie obojętny dla nas, że z innego świata, po co więc czytać to. Są właśnie, jest kilka możliwych podejść. Jedno podejście to, że ta interpretacja, którą ja tutaj przedstawiłem, jest nieprawdziwa. Że w gruncie rzeczy Arystoteles mówi o tym, co również nas dotyczy. Ja tutaj, tak nawiasem mówiąc, nie twierdzę zupełnie, że tam nic nie można znaleźć. Praktycznie pouczającego dla nas.
ponieważ zawsze jest możliwe czytanie tekstów, jakichkolwiek tekstów, traktowanie ich jako inspiracji do rozwiązywania problemów współczesnych. Spotkałem się wśród filozofów zajmujących się etyką cnoty, którzy właśnie mają tego typu podejście, że czytają tekst Arystotelesa i biorą z niego to, co im odpowiada. I to nawet nie w tym sensie, że to tam rzeczywiście jest, ale to, co im przyszło do głowy, co ich zainspirowało, tak? Ja też trochę w tym kontekście, ponieważ w drugiej połowie lat 50. ubiegłego wieku odrodziła się taka etyka cnót, która jest w pewnej opozycji wobec etyki utylitarystycznej i deontologicznej. Natomiast też pojawiły się takie nowe wątki w tej etyce cnót, albo nawet nowe dyscypliny typu etyka cnót środowiskowych, czy etyka, która odnosi się tylko i wyłącznie do cnót politycznych, czy tylko i wyłącznie do cnót społecznych. Mhm. Czy w kontekście tego, ale także tej pierwszej opowieści o Cervantesie, napisanym od nowa w kontekście dzisiejszych czasów, uważa Pan, że można te nowe etyki traktować jako pewnego rodzaju odczytanie Arystotelesa w naszych czasach? Czy to jest jakaś pomyłka, czy powinno się bardziej trzymać tej wersji etyki cnót arystotelesowskiej? To znaczy, można się zdecydować na to nieświadomie. Większość ludzi się decyduje na to nieświadomie. Czyta tekst, uważa, że zrozumiało, zrozumiało ten tekst, i ponieważ no, czegoś się tam dowiedzieli. Znaczy dowiedzieli, ale nie to, że się dowiedzieli, co rzeczywiście, jaka rzeczywiście była intencja Arystotelesa, ale coś, co im się przydaje do ich potrzeb. Większość ludzi czyta to, postępuje w ten sposób nieświadomie. Są również tacy, którzy postępują świadomie, że wiem, że nie jestem znawcą Arystotelesa, ale czytam to, ponieważ jakoś mnie to inspiruje. Przychodzą mi dobre pomysły do głowy, jak czytam ten tekst. Jest to porównywalne do tego, że czytam poezję i poezja mnie inspiruje do moich badań matematycznych na przykład, albo słucham muzyki. I że można to traktować w ten sposób. Inne podejście jest takie, że kogoś może po prostu zainteresować. A co właściwie jaka właściwie była intencja Arystotelesa? Czy można w ogóle dojść do tego, jaka była intencja Arystotelesa? Być może nie można, ale mnie wydaje się, że są lepsze i gorsze sposoby, czy mniej lub bardziej wierne sposoby odczytywania intencji Arystotelesa, że przynajmniej takie coś jest możliwe. Czyli możliwe jest po prostu czytanie tekstów ze starożytności z takim antykwarycznym nastawieniem, żeby się dowiedzieć, co rzeczywiście Arystoteles myślał, co rzeczywiście on uważał. Możliwe jest również nastawienie, które znalazłem u takiego niedawno zmarłego filozofa brytyjskiego Bernarda Williamsa. Pewne książki zostały tłumaczone na język polski, chociaż nie to, o ile mi wiadomo, nie to najważniejsze. Dylemy co filozofii. Tam jest taka książka. I Williams zwraca uwagę na, tak, potocznie uważa się, że istnieje pewien
tak czy inaczej progres w filozofii, że filozofowie współcześni są w lepszej sytuacji, więcej wiedzą, mają lepszy pogląd na prawdę niż filozofowie z przeszłości. Natomiast Williams twierdzi, że w gruncie rzeczy, to jest jego opinia, ale ciekawa, że świat nowożytny, jeżeli chodzi o moralność, wszedł w ślepą uliczkę, że w gruncie rzeczy Grecy byli na lepszej drodze, jeżeli chodzi o etykę, niż to, co się wydarzyło w kulturze europejskiej od czasów oświecenia, że on tam dość tak negatywnie pisze o jeden z rozdziałów tej Ethics, the Limits of Philosophy, rozdział 10 jest tam nazwany, zdaje się, moralność the peculiar institution, taka dziwaczna instytucja. To przynajmniej taki jest sens tego tytułu. To znaczy, chodzi mi o to, że jednym ze sposobów czytania tekstów starożytnych, czy w ogóle z przeszłości, innych niż przedstawiających rzeczywistość i przedstawiających i reprezentujących inny sposób myślenia niż współczesne, jest to, żeby podważyć czy skłonić do zastanowienia się nad, czy rzeczywiście nasz sposób myślenia jest lepszy. Ponieważ czas upłynął, to na tym zakończę. Jeżeli jakieś pytania są tu, to mogę. Jeśli można, tak. Od razu, przepraszam. Tak. Jakby pan jeszcze był uprzejmy doprecyzować tę refleksję początkową, że dzisiejsza, że zupełnie jakby inna jest konkluzja polskiego tłumaczenia, a konkluzja oryginału. Tak, jeszcze w kilku zdaniach. Jaka to różnica? Tak, to mam odpowiedzieć w tym kontekście na pytanie, które tłumaczenie angielskie pan mógłby od razu polecić jako najwierniejszy oryginałowi. Tak, znaczy. To będzie się wiązało właśnie z tym odpowiedzią na pierwsze pytanie. W księdze pierwszej, tak jak mówiłem, Arystoteles przedstawia konkurentów do tego tytułu najwyższego celu życia ludzkiego. I tak wymienia trzy, że jest to życie polityka, życie filozofa i życie takiego hedonisty. To życie hedonisty tak od razu odrzuca, tam tak dość pogardliwie stwierdzając, że jest to życie takie godne takiego, dosłownie mówi, pasącego się bydła. Ale pozostawia nierozstrzygnięte trzy życie polityka, trzy filozofa. I tutaj chodzi o taką sytuację, że życie polityka jest to życie, w których dominują cnoty, powinny dominować cnoty etyczne. Z tym, że tu znowu jest kwestia, to jest prawidłowo pod względem etymologicznym tłumaczy się to jako cnoty etyczne, natomiast tak bardziej odpowiada, lepiej byłoby to tłumaczyć jako cnoty charakteru. I tu chodzi o to, że
tłumaczenie polskie ukazało się, zostało opublikowane w roku 1956. Tłumaczka, pani Daniela Gromska, tłumaczyła to przez jakieś 20 lat. I to jest jak najbardziej normalne, że ludzie tłumaczą to dość długo, albo potrzebują tego czasu, żeby móc to dzieło przełożyć. Z tym, że tłumaczenie polskie, podobnie jak i inne z tego okresu, przyjmowały za pewnik, że etyka nikomachejska mieści się, jest jedną z pozycji, czy zasadniczą pozycji, pozycją w historii filozofii moralności. Moralność współcześnie jest to taka dziedzina, która przebija wszystkie inne. Że jeżeli ktoś postępuje jeżeli możemy określić czyjeś postępowanie jako niemoralne, takiego człowieka to postępowanie dyskwalifikuje obecnie. Chodzi o to, że tłumaczka polska założyła, że Arystoteles musiał mieć tą samą hierarchię wartości, jaką my mamy współcześnie. To znaczy, że wartości moralne przebijają wszystkie inne. Ponieważ wartości moralne, ona kojarzono i dalej się mocno kojarzy z arystotelskimi cnotami etycznymi, cnotami charakteru, pani Gromska uznała, że niemożliwe jest, żeby Arystoteles ostatecznie w konkluzji przyznał pierwszeństwo cnocie intelektualnej, że człowiek, najwyższym celem człowieka jest życie intelektu. Nie życie moralne, a życie intelektu. I ona po prostu dodała w konkluzji, że cnota, ta Sofia, jest nie tylko najwyższą cnotą intelektualną, ale jest również najwyższą cnotą moralną. Natomiast Arystoteles, cała idea tego traktatu jest rywalizacja pomiędzy tymi dwoma sposobami życia i to, że ta cnota intelektualna nie w swym najwyższym rodzaju, najwyższym wydaniu nie wymaga cnoty moralnej. Arystoteles pisze w księdze 10, rozdział 8 bodajże, wyraźnie, że to jest taki fragment, gdzie pisze, że Bogom cnoty etyczne są niepotrzebne, że i właściwie absurdalne jest przypisywanie Bogom cnót etycznych, że tak jakby na przykład sprawiedliwości, tak jakby Bogowie zawierali jakieś kontrakty między sobą i musieli właśnie postępować sprawiedliwie ze sobą. To ich w ogóle nie dotyczy. Panie profesorze, tak? Przepraszam, ale Arystoteles pisze też, że w ogóle żadna cnota nie dotyczy Boga. Tam w tym traktacie o bestialstwie, gdy próbuje szukać, co jest przeciwne bestialstwu, to mówi, że nie ma takiej cnoty, to musiała być to jakaś bohaterstwo boskie, ale tak. Dodaje, że ale przecież Bóg nie ma żadnej cnoty,
bo w Bogu są wszystkie cnoty, inaczej cnota by musiała być wyższa od Boga, więc nie tylko moralne, ale o ile wiem, to wszystkie cnoty, że Bóg nie ma, Bóg jest poza cnotą. Mogę to przeczytać. No to trzeba by było przeanalizować właśnie tak dokładnie tekst. Bo to tam. No, no akurat tym się tam zajmujemy w takim projekcie o powstaniu warszawskim, tam bestialstwo u Niemców wyszło i się bestialstwo i tak nosi w sobie jakieś przeciwieństwo, heroiczny i boski pierwiastek. Ta cnota jest bezimienna w przeciwieństwie do bestialstwa, ale ponieważ nie ma cnoty odnoszącej się do Boga. Bóg bowiem jest lepszy od cnoty i cnota nie jest miarą Jego doskonałości, gdyż inaczej cnota byłaby czymś lepszym od Boga. Dlatego cnota przeciwstawiona złu w postaci bestialstwa nie posiada określenia. Znaczy, bo tu akurat ten fragment odnosi się do analizy cnót charakteru. Tu i w tym sensie, że Bóg jest poza cnotą, ponieważ Boga u Arystotelesa nie występują cnoty moralne tak, jak my je współcześnie rozumiemy. Występują cnoty charakteru, czyli umiejętności postępowania, czy umiejętności, czy nawyki, sposoby zachowania charakteryzujące jednostki w stosunku do innych w grupie. Natomiast tego typu postępowanie jest zupełnie Bogu niepotrzebne. Właśnie jak ksiądz przeczyta w księdze 10, on tam bardzo wyraźnie pisze tak szyderczo o tym, że tak wręcz wyśmiewa się, że to byłoby poniżenie bogów mówić, że oni potrzebują tego rodzaju cnoty. Ich to nie dotyczy. Natomiast zwłaszcza ten Bóg Najwyższy jest czystym myśleniem i on jest jakby uosobieniem tej Sofii, tej cnoty intelektu. Jeżeli chodzi o to tłumaczenie, tłumaczenia starsze, znaczy reguła jest taka, że lepiej używać tłumaczenia nowsze, ponieważ to znowu jak zależy od tego, jakie kto ma nastawienie. Nie? Że dla tych, którzy chcą się jak gdyby uwolnić od związku etyki, od związywania etyki nikomachejskiej ze współczesną moralnością, lepsze są tłumaczenia współczesne, ponieważ te tłumaczenia współczesne unikają szpikowania tekstu takimi właśnie słowami cnota moralna, szlachetność moralna, które natychmiast sugerują pewną linię myślenia. Dlatego ja poręczne takie tłumaczenie dla mnie jest wydane przez Cambridge tekst, to jest Roger Crisps. Co ważne, że jest dostępne właśnie, można w ciągu sekundy je mieć. Poza tym jest w ogóle wydana i dostępne dzieła wszystkie Arystotelesa, to znaczy po angielsku. Tam tłumaczenie jest inne, jest zmodyfikowane tłumaczenie Rossa, ale jest to taki poręczny
tomach dość łatwo się tam w komputerze tym znajduje miejsca. To jest jeszcze jedno niedostępne w sieci, jest Christopher Rowe i Sarah Brody. Chris został wydany w 2000 roku, Sarah Brody i Christopher Rowe w roku 2002, a o tyle to jest, jeżeli ktoś może dostać, to to już trzeba mieć, być może w bibliotece gdzieś można dostać. Tam jest również i komentarz. Właśnie Christopher Rowe przetłumaczył, a Sarah Brody dała komentarz. A Sarah Brody jest, oni oboje są arystotelikami, ale Sarah Brody jest również autorką takiej grubej monografii arystotelesowskiej, którą też można dostać w sieci Aristotle's Ethics, czy coś takiego. Także, że to są dobre pozycje. Poza tym autorem, który właśnie idzie w tym kierunku, żeby oddzielić współczesną moralność od etyki Arystotelesa, jest Richard Crowd. I napisał nawet taki artykuł, w którym właśnie wprost się wypowiada, że Arystoteles nie posługuje się pojęciami z dziedziny moralności. Że tam u niego te pojęcia w ogóle nie występują. Tu pani wspomniała, że od lat 50. tam zaczęła być popularna właśnie etyka cnoty i właśnie prawdopodobnie zna pani ten artykuł Elizabeth Anscombe, tak, gdzie ona, jest takie miejsce, że ona pisze, że jak się czyta Arystotelesa a jednocześnie stara się tam wczytać w ten tekst taką pojęcia moralne, to człowiek czuje, jakby mu się szczęki rozjeżdżały w nierównym zgryzie. Takie jest tam porównanie. Także, czy jeszcze jakieś pytania? Czy taki podstawowy, może uwag warto tutaj sobie zdać sprawę, że etyka na to się nałożyła właśnie etyka chrześcijańska i stąd jest to nieporozumienie, że po grecku etyka, etos, to są dwa słowa, prawda? Etos przez etę i etos z epsilonem i to jest znaczy zwyczaj, obyczaj, charakter. Też, tak Heidegger tłumaczy w ten fragment właśnie Heraklita, że charakter jest domem czy coś takiego człowieka. Tak? No to jest jego, tam jest inaczej, jest daimonem człowieka. Właśnie etos, to jest jakiś zwyczaj, a tłumaczy to jako charakter. To jest też, to znaczenie jest również. Teraz właściwie moralność czy etyka to jest jedna przecież w naszej kulturze, to jest chrześcijańska. To jest właśnie zupełnie innego nastawienia, empatii, jałmużny, prawda, miłosierdzia, a to absolutnie nijak się nie ma do tak zwanej etyki arystotelesowskiej. Etyka, te rzeczy dotyczące zwyczaju, bo to jest pluralizm, neutron, tak, fizyka, powstało singularizm, to jest te rzeczy dotyczące fizyki, prawda? Współczesna psychologia powinna się psychikografią nazywać, bo ona tym zjawiskami się zajmuje psychicznymi, a nie duszą, prawda? Więc chodzi o raczej jakby kształtowanie charakteru i w przypadku właśnie tego gatunku ludzkiego zobaczenie, jaki jest ten cel, który nie jest już do niczego środkiem, cel najwyższy, to optimum, jakie może. No i tu jest ta analogia, jakby na swój sposób stara się odpowiedzieć na to
powiedzenie Platona, homoios ist heo, upodobnienie do Boga jest tutaj celem. Upodobnienie do Boga. Ta formuła też robi chrześcijaństwo później, naśladownictwo Jezusa i tak dalej. I chodzi o to, że właściwie tej etyki arystotelesowskiej warunki to są, to może właśnie zabrzmieć to tak trywialnie, są materialne. To euēnai, czyli dobrze być i dobrze się mieć, jak często to powtarza, tak, Arystoteles. Dobrze być i to w sensie materialnym. To jest pierwszy krok. No człowiek wolny może realizować to upodobnienie do Boga. Jest też problem, jest polska książka, problem egoizmu, tak, w etyce Arystotelesa. Filautia, obecnie czytałem, filautia, to jest dosłownie samolubstwo. Czy to jest to? Nie, chodzi znów o to, że człowiek ten wielkoduszny, bo on po drodze staje się tym wielkodusznym, musi według mnie mieć akceptację samego siebie, żeby akceptować innych. Prawda? I tu nie chodzi o egoizm, tylko o akceptację siebie. I ostatecznie tym ideałem, co jest w księdze bodajże siódmej etyki, jest to hedone, przyjemność, ten hedonizm filozoficzny, teologiczny. Boga jaki jest? Że on jest w stanie energeia akinezias, czyli w akcie bez czynności. I to właściwie jest tym celem filozofa. Ten rodzaj hedone, ten rodzaj tego optimum, które może... Eudaimonia rzeczywiście jest nieprzetłumaczone słowo. Myślałem kiedyś, że to jest dobre usposobienie, ale to jest jakby jakimś dobrym demonem, powiedzmy, nawiedzenie. A demon jest w filozofii greckiej wczesnej takim motorem, powiedzmy sobie, tej drogi wzwyż. Jeżeli tak krótko można zakończyć, że celem najwyższym człowieka jest aktywność kompletnie bezużyteczna. Taka jest, że wszystko, co jest użyteczne, nie jest celem ostatecznym, to jest użyteczne do czegoś. Natomiast to, co jest zupełnie bezużyteczne, że cel najwyższy musi być w sposób absolutny bezużyteczny. Czyli taka, że taki można sobie wyznaczyć cel, robić coś zupełnie bezużytecznego. Na czym polega w takim razie ta cnota intelektualna? Czy to jest to, co jest jakby charakterystyczne dla polskiej grupy ludzi i co jest jak gdyby równe Bogu? Na czym to polega? Czy to jest poznawanie form w rzeczach? Czy w ogóle czy etyka nikomachejska dotyczy tak naprawdę nie moralności etyki, tylko metafizyki tak naprawdę? Tak, ostatnio. To jest tak w gruncie rzeczy to nie za bardzo wiadomo, co właściwie arystotelesowski Bóg robi. On jest to, że myśli sam o samym sobie, że jest. Arystoteles daje pewne wskazówki, że taka działalność, ta aktywność intelektualna w sensie arystotelesowskim nie byłaby aktywnością intelektualną tego typu współczesnego naukowca, czyli poszukiwacza. On tam, Arystoteles, wyraźnie pisze, że ten, który wie, jest w lepszej sytuacji niż ten, który dopiero poszukuje. Czyli niektórzy tam jeden z komentatorów Arystotelesa tak sugeruje, że tą aktywnością, której oddaje się Bóg i
filozof jest, jest nazwana teoria. I, a to znowu jest to samo źródło, jest, od czego pochodzi teatr. To chodzi o pewien ogląd rzeczywistości, czyli tak, to Jonathan Barnes, tak, w przedmowie do tłumaczenia etyki nikomachejskiej, takiego tłumacza Trenika, pisze, że tak, sugeruje, że byłoby coś w rodzaju takiego oglądu jak w jakiejś, powiedzmy, galerii obrazów, że się już się do niczego nie dochodzi, już się to widzi po prostu. I ta przyjemność polega właśnie na bezpośrednim widzeniu tego, tej ostatecznej rzeczywistości. Znaczy, co to dokładnie jest, to o tym właśnie Aristoteles że nie pisze. Teoria jest terminem misteryjnym, jest synonimem epopteja. Nawet od Origenesa zaczęto nazywać to, co my nazywamy później metafizyką, epoptyka. Czyli ten trójpodział Ksenokratesa na logika, fizyka, logika i etyka, to tam jest taka modyfikacja, że logika w sensie stoickim, czyli to jest metafizyka właściwie, to się bywało, że to jest epoptyka. Epopteja to jest misteryjny oglądania jak gdyby takiego, nie wiem, z trybun, co się dzieje na stadionie, jakieś obrzędy czy jakieś sportowe oglądanie. Oglądanie też teoria się nazywa po prostu ten moment, kiedy oczyszczona dusza, no Platona właściwie zyskuje tą pozycję właśnie bezpośredniego obcowania z ideami. To też jest teoria po prostu. Tego bezpośredniego, jak powiedziałeś. Tak? Jeżeli ktoś jest tym, pan czy kto inny jest zainteresowany, jest dobra książka na ten temat. Jest, autorką jest Nightingale, pani Nightingale, i nazywa się Spectacles of Truth in Classical Greek Philosophy. I cała książka, stosunkowo nowa, w 2004 roku wydana, jest właśnie poświęcona tym rozumieniu tego pojęcia teoria przez filozofów greckich. Od etymologii tego słowa, od takiej kulturowej, takim oglądaczem byli tacy oglądacze, którzy zostawali wysyłani przez państwa greckie, żeby oglądać jakieś wydarzenia na zewnątrz, a potem opowiadać ludziom w ich tam mieście. Był taki prawie, że pozycja społeczna takiego oglądacza. Także, że to daje pogląd, co Arystoteles mógł, co się tam mogło u niego pod tym pojęciem kryć. Ale to jest takie zgadywanie. Istotne jest to, że dla niego jest to pewien uwieńczenie życia ludzkiego. A tu podkreślam, nie każdego człowieka, ale tych, których na to było stać. Którzy mieli szczęście się urodzić w dobrym rodzinie, w dobrym państwie i z odpowiednimi uzdolnieniami w tym kierunku. Czytając Arystotelesa, trzeba pamiętać o tym, że, i on to wyraźnie pisze, że on się nie zwraca do każdego człowieka. On pisze, że ten traktat jego jest dla wybranych, dla tych, którzy zostali dobrze wychowani.
To nie jest traktat etyczny, żeby przekonać jakichś przeciwników do swojego stanowiska. On zwraca się do ludzi, którzy są podobnie wychowani, którzy są ludźmi kulturalnymi, w sensie ludzi kulturalnych, którzy przeszli odpowiednie, to się nazywało po grecku paideia, wychowanie. Do tych się ludzi zwraca. Spełniają te dwa warunki podstawowe, te trywialne, co są niezależni materialnie i mają czas. Tak jest, tak jest. Bardzo ważny ten element jest, że dotyczy to ludzi, którzy mają wolny czas. Tak nawiasem mówiąc, wolny czas, Państwo wiecie, jakie jest słowo na wolny czas w Grece? Schole, od czego pochodzi szkoła, czyli cicu. No właśnie, to co my teraz robimy, to robimy w ramach wolnego czasu. Nie pracujemy na budowie. No, tak jest. Ale to pan Piotr powiedział, to chyba święty Tomasz właśnie też w tym kierunku idzie, pisząc między innymi o taką refleksję o pięknie, że ostatecznym szczęściem jest właśnie kontemplacja form. Nie materię, prawda? Bo to jest zmienna, tylko właśnie formy, czyli to ostatecznie jakoś oscylowało wokół metafizyki. Tak, tak. Ale intelektualna. No, ale tego to musimy zgadywać po prostu. Tak. Tomasz idzie po linii właśnie tego, że to co istotne w człowieku, to intelekt jednak. Bo muszę powiedzieć, że teraz mi przyszło tak do głowy na gorąco, bo mówi, że to już jest adresowane ukształtowanych, czyli którzy wyszli z apaideusia, jak mówi Platon, do paideia, zrealizowali paideia proces, że teraz ci, którzy wyszli z jaskini, prawda, czyli dokonała się paideia, wewnętrzny ten przełom, zwrot duszy o 180 stopni, periagoge holestes psyches, i teraz dla takich ludzi jest etyka nikomacheńska, tak można taką kontynuację zobaczyć, ale ogólnie to rzeczywiście, bo są dwie szkoły, które bardzo i od pojęcia dobra starają się oddzielić pojęcie dobra u Arystotelesa i od metafizyki platońskiej całkowicie, to w tym momencie mi się wydaje, że tak, to jest, różnica jest taka, że tam u Platona jest to dobro ogólne, ale to jest metafizyczne, zasadą celową, sprawczą, natomiast tu jest ten cel najwyższy, na miarę człowieka, że chodzi o doskonałość, ta byłaby różnica, doskonałość jednostki, no tej wybranej, która z natury, doskonałość na miarę jej samej, a za wzorzec służy bóstwo. I tu już mamy metafizykę, mamy teologię. No, za wzorzec tego optimum doskonałości, czy człowieczeństwa optymalnego służy bóstwo. Można powiedzieć. No i jeszcze tak, żeby zwrócić uwagę na to, że to niekoniecznie można odbierać to, co powiedziałem o etyce nikomachejskiej, że to jest zupełnie niezwiązane z rzeczywistością, że na przykład ta nierówność ludzka, że to jest coś obcego naszej współczesności, że można by się pozastanawiać, czy rzeczywiście tak jest, że życia ludzi współczesnych są zasadniczo równe. Czy rzeczywiście tak jest? Czy nie jest przypadkiem tak trochę bliżej tego, co Arystoteles pisze o nierówności. I tu nie chodzi mi o to, że to jest naganne, żeby wskazać na coś nagannego, ale bo Arystoteles nie był jakimś wojującym ideologiem. On widział siebie jako opisującego to, co jest, opisującego rzeczywistość. I czy przypadkiem, jak spojrzymy na naszą współczesną rzeczywistość, czy nie jest tak, że
że w gruncie rzeczy, jak patrzy się na życia różnych ludzi, że jednak te życia się różnią dość zasadniczo. I tu taka jest współczesna sugestia, że to jakiś przypadek, że te życia ludzi się różnią. Natomiast Arystoteles widziałby to, że istnieje jakaś prawidłowość w tym, różne grupy ludzkie mają różnego typu życia i że te grupy ludzkie są powtarzalne, że one się powtarzają we wszystkich społeczeństwach. Znaczy to taka refleksja trochę, żeby bronić Arystotelesa, że nie jest zupełnie oderwany, że jego teksty nie są zupełnie oderwane od naszej współczesnej rzeczywistości. Jeszcze taka dodatkowa uwaga. Ja się skupiłem na, w gruncie rzeczy, na dwóch księgach. Na pierwszej i ostatniej. Bardzo mało powiedziałem na ten temat, na temat ksiąg środkowych, których treść w gruncie rzeczy dominuje świadomość na temat etyki arystotelesowskiej, ale skupiłem się na tej pierwszej i dziesiątej, czyli na wstępie, jak gdyby, i zarysowaniu programu księgi i na konkluzji, dlatego że te księgi środkowe powinny być interpretowane zgodnie z programem, jaki sobie postawił Arystoteles, a nie z programem, z którym my podchodzimy do tekstu arystotelesowskiego. Tak nawiasem mówiąc, od 40 lat niemal toczyła się taka dość mocna dyskusja wśród arystotelików na temat, czy księga dziesiąta, która tak nie pasuje do współczesnej interpretacji Arystotelesa jako filozofa zdroworozsądkowego i ojca współczesnej etyki, czy rzeczywiście ta księga Arystotelesa została nawet napisana przez Arystotelesa? Czy może Państwo słyszeli o takiej dość znanej filozof amerykańskiej Martin Nussbaum? Więc ona w The Fragility of Good jest jej książka wydana w 1986 roku. I tam bodajże, jeżeli ktoś to ma, czy ma dostęp, znaczy każdy może mieć dostęp, bo zdaje się, jest w sieci, w stronie 373 właśnie stawia nawet taką tezę, że ta książka, te rozdziały 6 do 9, takie nie pasujące do popularnej interpretacji Arystotelesa, są fałszerstwem. Nawet to, że ona tam pisze, że nie należy, czy należy dopuścić przypuszczenie, że są fałszerstwem, albo że zostały nie napisane jako część traktatu, albo że zostały włączone przez kogoś innego. Taką trochę detektywistyczną prowadzi, ale tam większość chyba arystotelików się jej zastrzeżeniem nie zgodziła. Niemniej to bardzo nie pasują, tak uwierają tych tradycyjnych interpretatorów etyki nikomacheńskiej te rozdziały, taką konkluzja z rozdziałów 6 do 9 w księdze 10.